To jest skaner. No tak on wygląda. No, skaner jak skaner. Jakaś tam firma, akurat to jest Brother. Natomiast to, co widzicie tu z przodu, o to jest komputer pokładowy od naszego zaawansowanego systemu telematycznego GBox Assist. I ja dzisiaj nie chcę się skupiać na wszystkich funkcjach tego systemu, tylko chcę pokazać konkretnie tą jedną funkcję, czyli możliwość przesyłania dokumentów bezpośrednio od kierowcy do firmy. No i zobaczcie. Tutaj, czekajcie, przybliżę może kamerę. Jedną z funkcji są właśnie skany. Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Skany. No, są też odczyty kart. Nawiasem mówiąc tutaj, o, tu jest moja karta kierowcy. Tu u góry tego nie widać, ale jest czytnik. O, widzicie? Jest czytnik kart, więc można też sobie tą kartę kierowcy odczytać. Ale to następnym razem. Teraz rozmawiamy o skanach. Więc tak, mamy skany. Ja tutaj dzisiaj już próbowałem, znaczy nie próbowałem, wysyłałem dokumenty sam do siebie, ale teraz na żywo pokażę Wam, jak to działa. Czyli tak, kierowca ma to urządzenie zamontowane u siebie w kabinie, do dyspozycji ma skaner. No i teraz co się dzieje? Czekajcie, wezmę tylko jakąś kartkę. Mam dokument, nie wiem, CMR, który muszę wysłać mojemu spedytorowi, albo zatrzymała mnie kontrola niemiecka, francuska, mam protokół z kontroli, nie rozumiem, co ci inspektorzy do mnie napisali, chcę to jakoś skonsultować z moją firmą, więc biorę ten dokument. Ja sobie wziąłem akurat dokument, zobaczcie, akurat on jest dosyć istotny. To jest akurat, przy okazji Wam powiem, ustawa z 5 lipca, dokładnie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 sierpnia i wchodzi po 30 dniach. Większość z tych zmian w ustawie o transporcie drogowym wchodzi po 30 dniach, czyli w poniedziałek 3 września. Ale o tym jeszcze Wam powiem w poniedziałek, bo też mam taki pomysł, żeby troszeczkę o tym Wam powiedzieć. Ciekawe, czy jesteście przygotowani do tych zmian, a trochę zmian będzie. No i teraz ten dokument chcę przesłać. No więc tak, pakuję sobie ten dokument do skanera, tu Wam troszeczkę spróbuję to pokazać, jak to działa. OK. I teraz wystarczy, tu jest ten dokument, widzicie, skaner, naciskam przycisk skanuj i zobaczcie, co się dzieje. Jedzie. Jedzie. I już. Parę sekund, zobaczcie, skanowanie tu. Czyli skan w tej chwili leci do urządzenia. Patrzcie, mam już skan. Nie wiem, czy widać dobrze. Spróbuję przybliżyć, widać. OK, mam skan, zobaczcie. Mogę sobie zmienić kontrast, czyli jasność tego skanu, czyli tak jak mi się podoba, tak mogę to sobie ustawić. No powiedzmy, że nie wiem. No to jest trochę za ciemne. Trochę sobie rozjaśnię, albo dobra, przyciemnię, o, tak mi pasuje, tak? Przejrzałem sobie, jest, nie, nieczytelne, tak będzie czytelniej, jaśniej. Przejrzałem sobie, wszystko widać, widzicie, mogę przeczytać, no to zatwierdzam, czyli kierowca zatwierdza. Zatwierdził, czyli plik został zapisany, ale jeszcze nie został wysłany. No ale teraz OK, chcę to wysłać, więc klikam wyślij i zobaczcie u góry, tutaj u góry, widzicie? Lata sobie dokument, znaczy dokument, nie dokument lata, tylko funkcja w systemie pokazuje, że ten dokument właśnie jest wysyłany do firmy. Tutaj poniżej, ja Wam to za chwileczkę pokażę, poniżej o godzinie 14:40, dzisiaj, 1 września dokładnie ten sam dokument wysyłałem, czyli robiłem sobie taką próbę i teraz przejdę bezpośrednio do systemu, żebyście zobaczyli, jak to jest w systemie. To jest panel online'owy, na którym firma ma dostęp do swoich samochodów. Ja tu mam dostęp do swojego samochodu. Mój samochód się nazywa, o tu, Install Trenager. To jest ta walizeczka właśnie, którą Wam tutaj demonstruję. Tak? Widzicie, gdzie jestem dokładnie. Jestem w Wielkiej Wsi. Wielka Wieś 30, dokładnie tutaj jestem. Na mapie też to jest odwzorowane. No i teraz jedną z funkcji tego systemu
dokładnie w miejscu pliki. Klikam pliki skany i zobaczcie, mam ten skan. Mogę go sobie podejrzeć. Czyli dokładnie w tej chwili spedytor, czy inna osoba w firmie, która potrzebowała tego dokumentu od kierowcy, ma go w swoim systemie. Zaleta tego może być taka, że po pierwsze, jak kierowca zgubi ten dokument, to ja skan tego dokumentu mam. Jak kierowca na przykład chce wysłać do firmy dokument CMR, co może w firmie przyspieszyć na przykład fakturowanie, w niektórych firmach tak to działa, z niektórymi spedycjami, no to mam już ten skan CMR-a u siebie w firmie. Mogę oczywiście sobie tutaj sortować, ja sobie wybrałem akurat ostatnie 7 dni, mogę sobie przejrzeć dokumenty z poprzedniego miesiąca, mogę sobie przejrzeć dokumenty z dowolnego okresu. No i jak Wam się to podoba? Ok, a tu już zobaczcie, o, właśnie zostało wysłane, widzicie? Tutaj jest potwierdzenie, że zostało wysłane.